Dzień dobry, nazywam się Jacek Kucharczyk, jestem fotografem wnętrz, fotografuję również martwe natury. Dzisiaj chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami w aranżowaniu światła we wnętrzach. Mówimy o sytuacji, kiedy fotografuję przy świetle zastanym. Fotografując wnętrza napotykamy na spore trudności, jeśli chodzi o kontrast we wnętrzu. Podstawowym narzędziem, które używamy w tym celu, jest blenda. Blendy mają różne powierzchnie, metaliczne, srebrne, złote, mają powierzchnie białe, czarne. Jeżeli chcemy rozjaśnić większe fragmenty naszego planu zdjęciowego, stosujemy technikę poruszania blendą w czasie ekspozycji. Oczywiście ekspozycja jest na długim czasie. Używając białej powierzchni blendy mamy efekt delikatnego rozjaśnienia i światło, które blenda odbija, jest dość rozproszone. Jeżeli chcemy uzyskać efekt mocniejszego odbicia, używamy metalicznej strony blendy i wtedy to światło wydaje się bardziej skupione, dwa, że jest silniejsze. Jeżeli chcemy usunąć zbędne refleksy albo zredukować ilość światła padającego na przedmiot we wnętrzu, wówczas możemy posłużyć się blendą czarną, która daje nam właśnie taki efekt. Stosując blendę metaliczną srebrną, uzyskujemy efekt neutralnego światła, jeśli chodzi o temperaturę barwową. Używając blendy metalicznej złotej, uzyskujemy wyraźne ocieplenie światła. Tu mamy sytuację, w której dostajemy dużo ciepłego światła, niezbyt korzystnego. Dodatkowa sprawa, w obrazie i w ramie odbija nam się światło z okna. Możemy sytuację naprawić, używając blendy przejściowej, ale tak, żeby nie zatracić klimatu zdjęcia. Celowo zostawiam taki pas tego ciepłego światła poniżej zegara, żeby nie zatracić klimatu zdjęcia. Natomiast w obrazie ładnie się sytuacja naprawiła, nie mamy już tych niekorzystnych blików. Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia oświetlenia jest stosowanie tak zwanych gobo. Są to sztywne kartony, albo tekturowe, albo piankowe, które mają nieregularne wycięcia. W tym przypadku efekt jest taki, jaki daje światło przechodzące przez korony drzew. Gobo zwykle dobrze jest troszkę przyciemnić czarnym sprayem, dlatego że wyeliminujemy w ten sposób wzajemne odbicia między jasnymi płaszczyznami na planie zdjęciowym a gobo i uzyskamy wyższy kontrast. Dobrze jest stosować gobo w sytuacjach, kiedy mamy duże, jednorodne płaszczyzny, w tym wypadku ściana. Zaczyna się tam na niej dzięki temu coś dziać. Oczywiście nie możemy w trakcie ekspozycji poruszać. Najlepiej gobo zamontować na statywie, na sztywno, dlatego że w czasie poruszania efekt będzie tylko taki, że na długiej ekspozycji uzyskamy ciemniejszy obraz. Natomiast zatracimy plamy świetlne. Często można wykorzystać naturalne przedmioty, które zastąpią nam gobo. Może to być na przykład ażurowe krzesło, przez które przepuścimy światło. Może to być duży karton po jogurtach, który ma okrągłe wycięcia. Może to być jakaś siatka, może to być jakaś kratownica. Wszystkie te przedmioty, w zależności od sytuacji, mogą nam przydać się przy fotografowaniu. Tą blachę możemy wykorzystać do doświetlenia elementów wnętrza. Oczywiście przy długich ekspozycjach mamy większe możliwości malowania światła. Teraz używamy dość nietypowego przedmiotu do miejscowego rozjaśnienia naszego planu zdjęciowego. Jest to pocięte jakby na prostokąciki
lustro, które jest elastyczne. Możemy je na różne sposoby ustawiać, możemy zmniejszać wielkość, a efekt tego jest taki. Oczywiście podobnie jak blendą możemy tym poruszać w czasie naświetlania, ale wówczas efekt będzie gorszy, dlatego że uzyskamy większe wypełnienie światła i mniejszą plastykę. Lepiej zatrzymać taką blendę w jednym miejscu, tak żeby rozkład plam świetlnych był nieregularny. Często będąc już na miejscu sesji, możemy wykorzystać naturalne możliwości, jakie nam się pojawiają. Tutaj mamy lustro, które jest przyklejone do drzwi, jest elementem wystroju wnętrza, ale nam posłuży do tego, żeby doświetlić interesujące nas przedmioty. W przypadku, jeżeli we wnętrzu mamy dużą ilość okien, wówczas tworzy się oświetlenie wypełniające. Żeby poprawić plastykę, możemy również korzystać z tego, co nam dane wnętrze zapewnia. W tym wypadku naszym zadaniem będzie zredukowanie nadmiernej ilości światła i możemy to prostym sposobem zrobić, opuszczając rolety. Jeśli są żaluzje, możemy opuścić żaluzje. Jeśli są zasłony, możemy zasłonić niektóre z okien w taki sposób, aby poprawić plastykę oświetlenia. Opuszczamy jedną roletę. Efekt może być taki jak teraz, ale możemy też jeszcze bardziej zredukować światło. Niekoniecznie do samego końca. Jednym ze sposobów pozbycia się kontrastów we wnętrzu jest użycie flesza skierowanego w sufit. Może to być flesz zakładany na aparat, może to być lampa studyjna. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że światło pochodzące od flesza nie może nam popsuć efektu światła naturalnego. Światło flesza musi nam rozjaśnić cienie, natomiast nie może nam oświetlać całego planu. Częstym problemem podczas fotografowania wnętrz bywają pomieszczenia, które nie mają okien albo które mają słabe oświetlenie sztuczne. Wówczas możemy posiłkować się lampami studyjnymi. W tym przypadku używamy lampy ze światłem ciągłym i z funkcją światła błyskowego i wpuszczamy do pomieszczenia smugę światła, którą w naszym przypadku z jednej strony ograniczamy ścianą, z drugiej strony drzwiami do łazienki. Mamy jeszcze dodatkowy efekt, że światło wchodzące do łazienki odbija się od lustrzanych drzwi, dając nam bardzo plastyczny, ciekawy efekt oświetlenia. I równocześnie wiele elementów tego kadru, tego planu zdjęciowego jest ukrytych w cieniu, co daje nam właśnie efekt takiego klimatycznego wnętrza. W przypadku małych, ciemnych planów zdjęciowych możemy do doświetlenia posłużyć się zwykłą latarką. Teraz są latarki LED-owe, mają zwykle niebieski kolor światła, czyli wysoka temperatura barwowa, wobec czego można je troszeczkę dostroić, nakładając na nią filtr, który przybliża temperaturę barwową do, w naszym przypadku, do temperatury barwowej świeczek. I w trakcie ekspozycji, na długim czasie naświetlania, poruszamy tym światłem, żeby nie tworzyć ostrych cieni. Oczywiście to zależy od tego, co fotografujemy, jaki efekt chcemy uzyskać. W naszym przypadku omiatamy tym światłem przedmiot, który chcemy rozjaśnić.